Cześć, witaj serdecznie, z tej strony Darek z Biznesization. Jeśli szukasz łatwych, takich odmurzających, niezobowiązujących zagadek na rodzinne spotkanie, ewentualnie na sobotni wieczór ze znajomymi, to dziś niestety jesteś w złym miejscu. Ta zagadka, a właściwie zbiór zagadek, sprawią, że tym niedoświadczonym i mniej rozgarniętym od ciśnienia w głowie pozdychają wszystkie szare komórki. Albo, w najlepszym przypadku, w przypływie furii i gniewu zdemolują swoje mieszkania. Jak umówić coś takiego? A teraz całkiem szczerze, do tego odcinka przygotowywałem się dość długo i mam nadzieję, że sprosta on oczekiwaniom tych najbardziej wymagających. Bo zawsze pod moimi materiałami są komentarze: za proste, za łatwe, za szybko to rozwiązałem. Mam nadzieję, że dziś tego nie powiesz. Zatem jeśli masz za mało czasu, motywacji, wątpisz w swoją inteligencję, to nie marnuj na ten odcinek ani chwili dłużej. Jeżeli natomiast chcesz się przetestować i rozgrzać swój mózg do granic możliwości, to zobacz ten materiał i słuchaj bardzo uważnie, ponieważ każde słowo może mieć tutaj znaczenie. Zanim opowiem Ci o szczegółach tej zagadki, pozwól, że zacznę z małym wstępem. Zawsze fascynowały mnie starożytne alfabety. Dziwny fetysz, prawda? Ale jeszcze bardziej fascynowali mnie ludzie, którzy ze strzępek informacji potrafili odtworzyć te alfabety. Nadać ponowne znaczenie wszystkim tym zapisanym informacjom, które przez wieki tkwiły zakopane gdzieś pod ziemią, w grobowcach czy ruinach starożytnych budowli. Rozszyfrowywanie starożytnych alfabetów i pism można porównać do wielkiej zagadki, którą często rozwiązuje się metodą prób i błędów, zaczerpując informacje z obecnych języków czy źródeł, które mogłyby coś podpowiedzieć. Czy ciebie byłoby stać na podobne poświęcenie? Czy będziesz w stanie rozszyfrować alfabet na podstawie jakichś wskazówek? Zatem zabawmy się teraz w takie połączenie Sherlocka Holmesa z Larą Croft i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Można powiedzieć, że od tego momentu zaczyna się treść zagadki. Możliwości są dwie. Albo jesteś ponadprzeciętnie zdolną osobą, masz intuicję i zrobisz to w kilka minut, albo może nawet sekund. Albo spędzisz z tym materiałem nieco więcej czasu. W najgorszym wypadku się poddasz. Albo też w ogóle nie zaczniesz, bo wyda ci się to zbyt czasochłonne. Widzisz tutaj teraz kilka linijek tekstu, składającego się z na pozór przypadkowych znaków. Jednak każdy z tych znaków ma odpowiednik w naszym alfabecie, z wykluczeniem znaków diakrytycznych. Zatem chcąc napisać "zrób mi łaskę", miałbym mały problem, używając tego alfabetu. Na początek nie doszukuj się tutaj żadnych zależności, porównań, odniesień do naszego alfabetu, bo takich nie ma. Tworzyłem ten alfabet, wymyślając po prostu przypadkowe znaki. Zanim dam Ci pierwsze podpowiedzi, na podstawie których będzie można rozwiązywać tę zagadkę krok po kroku i odczytywać tekst, rzuć okiem na to zestawienie i zastanów się, czy może już teraz jesteś w stanie dostrzec coś. Być może zestawienie znaków wskazuje na jakieś słowa, czy masz ponadprzeciętną intuicję i jesteś w stanie jakoś to rozwiązać. A może mi tylko wydawało się, że to jest trudne, podczas gdy korzystając z jakiejś analogii czy nieznanych mi umiejętności, ktoś będzie w stanie rozwiązać to po kilku sekundach patrzenia. Jeśli tak, koniecznie do mnie napisz. Chcę Cię poznać. Jeśli mimo patrzenia nadal nic tu nie widzisz, proponuję Ci teraz wziąć coś do pisania i spróbować wykorzystać moje wskazówki, na podstawie których mam nadzieję udać się dojść do znaczenia tego tekstu. Koniecznie daj znać, po której wskazówce udało Ci się odczytać całość. I teraz gimby alert. Czy, bo to za zbyt skomplikowane. Podpowiedzi mają być skomplikowane. To nie będzie nic w stylu "trzecia litera alfabetu jest taka sama jak normalna". To by było za proste. Nie bierz wszystkiego dosłownie. Niektóre podpowiedzi to tylko metafory. A zatem mamy 100% gotowość. Pierwsza podpowiedź brzmi: jedna taka litera jest odwrócona. Czy coś ci to mówi? Jeśli tak, możesz sobie to jakoś zaznaczyć. Jeśli nie, przejdźmy do kolejnych podpowiedzi. O, co jest tam u góry? I teraz znów prawdopodobnie podział na dwa obozy. Ta podpowiedź była idiotyczna. Lub też drugi, ta podpowiedź była za łatwa. To jest dla dzieci. No zobaczymy, co będzie dalej. Trzecia podpowiedź. Znasz matematykę? Co to jest n do potęgi nieskończoności? Koniec podpowiedzi. Czy jest ktoś, kto myśli sobie teraz, czy ten człowiek właśnie mówi jakieś przypadkowe frazy, które nie mają żadnego znaczenia? Następna podpowiedź. Proszę pana, proszę patrzeć w dół. Kolejna podpowiedź. Żmija zygzakowata. Następna podpowiedź. Ma ktoś grupę krwi H+?
Tam chyba powinno być RH+, ale ważne jest to, czy jest plus, a nie minus. I następna podpowiedź. Czasem ludzie mówią chleb, podczas gdy na końcu jest B. Czy nie powinno się mówić chleb? Ósma podpowiedź. S leży na kardiologii. Dziewiąta podpowiedź. L było grube, chodziło na bieżni z wysokim incline. Dziesiąta podpowiedź. Urde, to miało być odwrotnie. Jedenasta podpowiedź. U jest zamknięte na świat. Dwunasta podpowiedź. A możesz zastosować w twierdzeniu Pitagorasa. Ale gdzie to jest? 13. Często kończymy zdanie takim powiedzeniem i kropka. A czemu nie na przykład j kropka? Ja wolę taką formę. Okej, być może teraz potrzebujesz chwilę, żeby sobie to jakoś rozrysować, jeszcze raz przesłuchać tych podpowiedzi. Tak czy inaczej, trzymam kciuki, a jeżeli już udało ci się rozszyfrować ten manuskrypt, to koniecznie daj mi jakiś feedback, jak udało ci się to zrobić, po której podpowiedzi, która była najłatwiejsza, która była najtrudniejsza, czy może któraś była bardzo nielogiczna, a może wręcz przeciwnie, jakaś sprawiła, że jesteś pod wrażeniem. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy próbowali i szczerze gratuluję wszystkim, którym się udało. Oczywiście pamiętaj, że jest to tylko zabawa, nie jest to nawet namiastka prawdziwego rozszyfrowywania prawdziwych alfabetów. Ale kto wie, czy od takich ćwiczeń nie rozpoczynali ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo. Jestem pewien, że umiejętność doszukiwania się jakichś zależności, nawet w takich małych zagadkach, jest dobrą umiejętnością i regularne ćwiczenie tego typu umiejętności z pewnością przyda się w życiu. Okej, na dziś to tyle. Jeśli udało ci się to rozwiązać, to szczerze gratuluję, bo w takim przypadku wydajesz się osobą uważną, taką, która umie łączyć fakty na podstawie różnych wskazówek, no i przede wszystkim ambitną za samo podejście do tego, bo wierzę, że wiele osób już na samym początku, gdy powiedziałem, że będzie trudniej, to po prostu sobie odpuściły. Jeżeli dostarczyłem ci endorfin i chcesz w jakiś sposób się odwdzięczyć za ten uśmiech na twarzy, poratuj łapką w górę, podeślij znajomym czy wrzuć do siebie na Facebooka. No i oczywiście, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, warto zostać do końca, bo teraz będzie tych zagadek jeszcze więcej możliwości rozgrzewki naszych szarych komórek. Nie zapominaj o tym nieszczęsnym dzwoneczku, o którym każdy przypomina, ponieważ tylko wtedy dowiesz się o najnowszych materiałach. YouTube niestety ogranicza zasięgi, więc musimy sobie jakoś pomagać. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!